Witam, nazywam się Marcin Kokoszka i postaram się odpowiedzieć dzisiaj na kilka pytań związanych z flow. Czym jest? Jak w nie wchodzić? Jakie są etapy flow? Na ile flow jest związane z naszym celem życiowym? I czy flow jest bezpieczne? Jeżeli chodzi o flow, to jest to stan, w którym jesteśmy całkowicie w coś zanurzeni, całkowicie zaangażowani w 100%. Jest to taki moment, w którym mamy czysty umysł. Tu chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli, co mam na myśli, dlatego że w firmie, jak o tym rozmawiałem i mówiłem tą kilku osobom, że flow to jest czysty umysł i podchodzi do mnie Krzysiu i mówi: Marcin, czy ja dobrze cię zrozumiałem, że flow to czysty umysł? To ja to miałem na maturze z matematyki. Przelał to na papier i będzie poprawiał. Także każdy, jakby, żeby dobrze to zrozumieć, flow jest to moment, w którym czujemy szczęście, całkowite szczęście podczas tego, co robimy. Nie jesteśmy ograniczeni czasem, nie czujemy strachu, jesteśmy zanurzeni w danym zadaniu i to nam daje szczęście. Jeżeli mam różnych znajomych i moi znajomi, jedni lubią podróżować, inni szukają swojej miłości życia, dla innych ważne jest szczęście, bezpieczeństwo rodziny. Jeszcze inni lubią osiągać, zdobywać, robić wyniki sportowe, finansowe. Natomiast jeżeli tak się zastanowić, to u każdego tak naprawdę na koniec robią to wszystko, żeby na końcu poczuć szczęście. Jeżeli czują się szczęśliwi na koniec, a flow daje nam szczęście, no i tu w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy ma sens dalej prowadzić tą prezentację i zastanawiać się nad tym, czy flow jest bezpieczne, skoro tak naprawdę flow daje nam to, do czego w całym życiu dążymy. Każdy z nas, mimo że każdy ma osobne cele, dąży do tego, co daje nam flow. Może opowiem historię rzeczy na podstawie tego, jak u mnie to wyglądało i to nam pomoże gdzieś zrozumieć, dlaczego czasami warto przemyśleć to, czy flow zawsze jest w 100% dobre, zawsze całkowicie w 100% warto się tak angażować. Wychowałem się na wsi, w Kotulinie, z wioska na Śląsku, około 1500 osób. W dużej mierze wychowywała mnie babcia. Od małego zawsze byłem bardzo zaangażowany, wiele rzeczy, wszystko robiłem naraz. Gdzieś tam dużo grałem w piłkę nożną i od zawsze byłem gdzieś tam zaangażowany w różne takie rzeczy też biznesowe. Już od małego albo zbierałem truskawki, albo zbierałem ślimaki na sprzedaż, albo handlowałem ołówkami w podstawówce. Gdzieś tam wzorowałem się na moim wujku. On ma sklepy papiernicze i to mi się zawsze tak podobało. Później w gimnazjum i w liceum byłem DJ-em na imprezach. Też to był bardzo fajny taki czas i byłem w to zaangażowany, bo w takim czasie, kiedy łączymy imprezy z zarabianiem, to jest coś idealnego. Później wyjechałem zaraz po liceum do pracy za granicę. Później łapałem różne prace dodatkowe, zajmowałem się sprzedażą bezpośrednią, marketingiem sieciowym, żeby na końcu wieku 20 lat otworzyć swoją działalność gospodarczą. No i wtedy ze wspólnikiem otwarliśmy pierwsze biuro kredytowe, później po kolejnych 3 miesiącach wzięliśmy kolejnego wspólnika do spółki i otwarliśmy kolejne biuro kredytowe. W ciągu roku otwarliśmy kolejne 5 biur, żeby później nasze drogi trochę się rozeszły i tylko z tym pierwszym wspólnikiem zostaliśmy w spółce. I wtedy postanowiliśmy, że odniesiemy duży sukces, będziemy bardzo zaangażowani i bardzo zmotywowani do tego, żeby osiągnąć ten sukces. I rzeczywiście tak było. Mariusz wtedy powiedział, że jest przerażony sukcesem, który osiągniemy. Ja dopiero kilka lat później zrozumiałem, o co chodziło i co to tak naprawdę znaczyło. Myśmy dążyli bardzo mocno do tego, żeby w maksymalnie szybkim czasie osiągnąć jak najwięcej rzeczy. I to dla nas było takie flow, żeby całkowicie zanurzyć się w tym, nie patrzeć na nic innego, nie patrzeć na żadne ograniczenia, tylko dążyć do osiągnięcia swoich celów, sukcesu i to dawało nam szczęście. Myśmy otwarli w ciągu kolejnego miesiąca kolejne 5 biur, później otwarliśmy franczyzę Skoku, później sklep ze zdrową żywnością, później wypożyczalnię strojów karnawałowych, później kolejną franczyzę, później kolejną wypożyczalnię, później agencję reklamową na własne potrzeby, a później kolejną franczyzę, a później kolejną wypożyczalnię. I w wieku 22 lat miałem 11 oddziałów biur kredytowych, 3 oddziały Skoku franczyzowe, 4 wypożyczalnie strojów karnawałowych, sklep ze zdrową żywnością i agencję reklamową. I czułem, że mogę wszystko w
wtedy naprawdę to było flow, to było coś niesamowitego. Myśmy byli tak w to zaangażowani w wieku 22 lat, gdzieś bez studiów, bez doświadczenia, bez jakichś większych takich autorytetów, bez kogoś, od kogo mógłbym się uczyć tego biznesu. Doszedłem do takiego momentu, gdzie zatrudniałem kilkadziesiąt osób, miałem lokale w kilkunastu miastach. To było maksymalne zaangażowanie. Natomiast właśnie wtedy przez cały ten czas nie było nawet chwili na refleksję. Cały czas było pełne zaangażowanie. Myśmy bardzo dużo rzeczy robili sami. Jak myśmy zaczynali, to jeździłem Matizem, myśmy wracali z Gliwic do Łodzi, umieliśmy przewieźć całe biuro kredytowe w Matizie po prostu i wyjechać rano, rozłożyć go tam, zrobić rekrutację i wrócić tego samego dnia, bo nie mieliśmy na hotele. I kolejne jakieś takie rzeczy, to myśmy wracali, robili gdzieś tam, wymieniali toner w tuszach gdzieś tam do drukarek, żeby samemu to drukować, żeby wyszło taniej, żeby kolejne biura otwierać, kolejne rzeczy robić. Całe te zaangażowanie, wszystko, co dawało nam po prostu maksymalny rozwój i maksymalne takie zaangażowanie, spowodowało, że tak jak to powiedział mój przyjaciel, że to w momencie, kiedy jesteś rozpędzony, to, że nie widzisz ściany, nie znaczy, że jej tam nie ma. No i pewnego dnia, kiedy się obudziłem, dostałem informację, że w związku z tym, że no, agresywnie rozwijaliśmy się, reinwestowaliśmy ponad 100% środków, które zarabialiśmy, czyli zadłużaliśmy się jeszcze, a powstał też błąd prawno-podatkowy, no i straciliśmy płynność finansową. To spowodowało, że po kolejnych 6 miesiącach, kiedy podliczyliśmy wszystkie rzeczy, które się stały w tym czasie, okazało się, że mam ponad 1 000 000 długu. No i jestem bankrutem, więc wtedy przyszedł pierwszy taki moment na refleksję i pierwszy raz wtedy pomyślałem o tym, jak to było, że podczas całego czasu, kiedy się staraliśmy, kiedy było bardzo dużo motywacji, byliśmy totalnie w to zaangażowani, jednak to nie poszło. Co było nie tak? I wtedy wiedziałem, że brakowało mi takiego głosu rozsądku, dlatego że w stanie flow nie ma miejsca na refleksję, nie ma miejsca na taki hamulec, na jakieś przemyślenia. I wtedy wiedziałem, że potrzebuję takiego hamulcowego, potrzebuję takiego głosu rozsądku. Kogoś, kto z boku będzie w stanie mi o tym powiedzieć. Wtedy nawiązałem współpracę z Kamilą Rowińską, ona została moim coachem. Przyszedłem do niej, powiedziałem jej, że mam ponad 1 000 000 długu, a to nie są jedyne moje problemy. No i no i wtedy zaczęliśmy nad tym pracować. Z czasem zacząłem zatrudniać kolejne osoby i budować zespół. Wiedziałem, że potrzebuję osoby takie, które będą mnie uzupełniać i które będą robić dobrze rzeczy, których ja bardzo nie lubię robić. Wtedy też coś takiego wymyśliłem, taki termin jak outsourcing hamulcowego. Ja się męczyłem z tym, jak ja musiałem pisać sobie czarne scenariusze albo zatrzymać się i gdzieś przemyśleć, robić jakieś sprawozdania finansowe, raporty, optymalizacje, te wszystkie rzeczy. No to nie było coś, co mnie nakręcało. Ja chciałem ciągle budować, ciągle robić nowe rzeczy, rozwijać się i wtedy czułem naprawdę, że żyję, że atakuję, że idę do przodu. I wtedy jedną z pierwszych osób, które zatrudniłem, był Kamil Henne, mój prawnik, a później dyrektor finansowy. I w momencie, kiedy ja wszystkie raporty zostawiałem na sam koniec, a często po prostu na nigdy, bo tego nie robiłem, Kamil jak do tego siadał, to mu się oczy świeciły. To po prostu jak on zaczął o tym opowiadać, to nawet mi zaczynało się to podobać, co on tam mówi w ogóle, o co chodzi z tym wszystkim, nie? I później wzięliśmy taką osobę do bezpieczeństwa związanego z informatyką, później gdzieś z księgowością, z innymi tematami i nauczyłem się outsourcować hamulcowego. No i ja w 90% dzisiaj mogę poświęcać się temu, co najbardziej kocham i czuć właśnie te flow, czuć ten rozwój, czyli budować zespoły, myśleć o nowych projektach, rozwijać się cały czas, szkolić ludzi, szkolić, gdzieś rozwijać nowe zespoły, nowe projekty, nowe biznesy, robić biznesplany, ulepszać to, co mamy. To jest w 90%. 10% poświęcam na to, żeby spotkać się właśnie z moimi hamulcowymi, z tymi, którzy mi powiedzą, jak to wygląda na papierze. Lekcje, jakie z tego wyciągnąłem, to było kilka jest takich lekcji. Jedna, a propos flow, to jest tak, że trzeba dobrze dopasować wyzwanie do wiedzy i umiejętności.
ja bardzo wierzę w ludzi i daję często duże zadania ludziom. Oni sami na początku nie zawsze wierzą w to, że są w stanie to zrobić jeszcze w tym czasie. Natomiast nie można przesadzić, bo ważne jest, żeby wierzyć w ludzi. Natomiast jeżeli ktoś dostanie za duże wyzwanie do wiedzy i umiejętności, będzie czuł strach. Jeżeli ktoś dostanie łatwe zadanie, a ma dużo wiedzy i umiejętności, będzie się po prostu nudził. Dlatego ważne jest, żeby dostał ktoś odpowiednie zadanie, odpowiednie wyzwanie do swojej wiedzy i umiejętności. To jest jedna z takich lekcji, jakie miałem. To, że ważne jest, że nie tylko umiejętności miękkie, ale też umiejętności twarde, chociaż ja to mówię ze swojej perspektywy, bo zazwyczaj uczymy się w szkole gdzieś więcej tych umiejętności twardych. Ja znowu w ekstremum drugie poszłem i miałem dużo bardziej tych umiejętności miękkich, motywacja i takie rzeczy, to było dla mnie najważniejsze. Więc taki balans i równowaga pomiędzy tym, żeby zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde są ważne w tym, żeby się rozwijać, niezależnie od tego, co robimy. Kolejna taka rzecz i kolejne rzeczy, których się... myślę, że jestem szczęściarzem w ogóle, bo lekcja, którą dostałem, jest tym, w takiej dziedzinie życia, którą było, powiedzmy, łatwo. Było możliwe, żeby to naprawić i odwrócić. I ja każdemu życzę, żeby właśnie rozwijał się bardzo mocno, żeby często robił te rzeczy, które kocha, w których czuje się najlepiej. Flow nam jest potrzebne, żeby pokonywać swoje granice. W stanie flow tak naprawdę dążymy do granic swoich niekompetencji. Wtedy czujemy, że możemy zrobić wszystko, jesteśmy nieśmiertelni, idziemy do przodu. I trzeba się już przed tym przygotować, żeby nie obudzić się rano jako przedsiębiorca z milionem długu, jako artysta na bruku, jako sportowiec sparaliżowany. Mogą to być sytuacje, które już będą nieodwracalne. Dlatego, dlatego o tym mówię, bo jestem absolutnym zwolennikiem pozytywnej motywacji, rozwoju, ciągłego dążenia do swoich celów. I tak jak nauczyłem się tego, bo to mi, można powiedzieć, to mnie ograniczało, to, że muszę myśleć o tych moich czarnych scenariuszach, spotykać się z tymi hamulcowymi. I dwie rzeczy, które jeszcze chcę powiedzieć. Jedna to taka, gdzie usłyszałem, że żeby się rozpędzić, musisz zrobić krok wstecz. I to do mnie przemówiło, że rzeczywiście czasami trzeba zrobić krok wstecz, żeby się rozpędzić. Moje takie przemyślenie na ten temat jest takie, że trochę to jest podobne do snu. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy do czegoś dąży, wszyscy chcemy realizować się w związkach, podróżować, osiągać sukcesy zawodowe, być wysportowanym i wiele, wiele innych rzeczy osiągać, a doba cały czas ma 24 godziny. Wiem to po sobie, że po prostu zaczynamy spać coraz mniej. Bo kiedy śpimy, nie osiągamy tych wszystkich naszych celów. Natomiast co się stanie w momencie, kiedy całkowicie przestaniemy spać? Umrzemy. Sen nam jest potrzebny. I tylko w momencie, kiedy się wyśpimy, jesteśmy w 100% w stanie zrealizować nasz potencjał. Tak samo jest z flow. Nie możemy cały czas absolutnie maksymalnie lecieć do przodu. Czasami musimy wziąć się, zatrzymać, rozejrzeć, z kimś porozmawiać, posłuchać, nawet zrobić ten krok wstecz, żeby się rozpędzić w 100% i zrealizować swój potencjał. Dziękuję bardzo. Marcin Kotaszka.